Cześć, z tej strony Dawid z kanału Astro Hobby. Witam Cię w filmie, który poświęciłem możliwości kolonizacji naszej sąsiadki, Wenus. Zapraszam do oglądania. Jak zapewne wiecie, Słońce nie będzie świecić w nieskończoność. Co więcej, nie zawsze będzie pracować na tych samych obrotach. Po kilku miliardach lat pracy, Słońce zamieni się w czerwonego olbrzyma. Na tym etapie cyklu życiowego w głębi gwiazd wodór wypala się, powstaje helowy rdzeń i bardzo rzadka, rozszerzona skorupa. Gdy następnie rozpocznie się proces rozpadu helowego rdzenia Słońca, jego powłoka rozciągnie się do ponad 170 milionów kilometrów. A to wystarczy, by wchłonąć trzy pierwsze planety Układu Słonecznego. Oznacza to, że mamy kilka miliardów lat, by wynieść się z Ziemi na inną planetę, na przykład Marsa bądź któryś z księżyców naszych gazowych olbrzymów. No dobra, film o Wenus, a ja gadam o wchłonięciu tej planety przez Słońce i w czym ma to właściwie pomóc? Otóż nie pomoże w niczym. Chcę jednak nakreślić sytuację, że jesteśmy skazani na kolonizację wszechświata, czy tego chcemy, czy nie. Przytoczyłem ostateczny przykład zagrożenia ze strony naszej gwiazdy centralnej. Ale przecież mogą wystąpić również kataklizmy już na samej Ziemi, które być może zmuszą nas do radykalnych działań, w tym i ucieczki z niej. Jakie będziemy mieli wówczas opcje? Najpewniej poszukamy najbliżej, czyli Księżyc, Wenus bądź Mars. Temat Marsa bądź Księżyca jest poruszany zdecydowanie najczęściej, można powiedzieć, że jest takim trochę tematem już oklepanym, ale Wenus jest równie ciekawą miejscówką i pozwólcie, że spróbuję Was do tego troszeczkę przekonać. Wenus nazywana jest siostrą Ziemi, a to ze względu na szereg podobieństw. Obie planety posiadają zbliżone rozmiary. Przyspieszenie grawitacyjne Ziemi wynosi około 9,8 metra na sekundę kwadrat. W przypadku Wenus jest to 8,9, a Marsa tylko 3,7. Musimy tutaj zaznaczyć, że ciało ludzkie zbudowane jest, można powiedzieć, pod ziemskie warunki, w tym również przyspieszenie grawitacyjne. W tym miejscu najlepszym przykładem będą astronauci, na przykład, którzy polecieli już na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Powiedzmy, że przebywali tam od 3 do powiedzmy pół roku i po powrocie borykają się z szeregiem problemów, na przykład z samym chodzeniem lub utrzymywaniem jakichś przedmiotów w dłoni. Zatem, jeżeli na docelowej planecie występują zbliżone warunki do ziemskich, tym lepiej dla nas. Ze względu na jej bliskość do Ziemi i sposób, w jaki chmury odbijają światło słoneczne, Wenus wydaje się być najjaśniejszą planetą na niebie. Należy pamiętać, że Wenus jest planetą najbliższą Ziemi, więc transport ludzi i materiałów trwałby znacznie krócej niż w przypadku Marsa. Zaś tak zwane okna startowe występują znacznie częściej niż dla innych planet. Wenus jest pokryta grubą, szybko wirującą atmosferą, która tworzy ognisty świat o temperaturze tak wysokiej, że topiłby się w niej ołów, o ciśnieniu 90 razy większym od ziemskiego. Powoduje to, że panują tam bardzo surowe warunki, ale jesteśmy w stanie je zmienić tak, aby były bardziej przyjazne dla człowieka. Okres obiegu orbitalnego, który w przypadku Wenus wynosi 225 ziemskich dni, jest krótszy niż doba, która wynosi 243 ziemskie dni. Wolna rotacja dotyczy też jądra, co sprawia, że mimo podobnej wewnętrznej budowy, Wenus nie ma silnego wewnętrznego mechanizmu generującego pole magnetyczne. Atmosfera Wenus składa się głównie z dwutlenku węgla oraz chmur skroplonego kwasu siarkowego. Woda w atmosferze co prawda występuje, lecz w śladowych ilościach. Gęsta atmosfera zatrzymuje ciepło słoneczne, powodując, że temperatura na powierzchni wynosi ponad 470 stopni Celsjusza. Sondy, które wylądowały na Wenus, przetrwały niedługo, do trochę ponad 2 godzin, zanim zostały zniszczone przez niezwykle wysokie temperatury. Naukowcy proponują, abyśmy rozmieścili gigantyczne lustra, tak aby odbijały promieniowanie słoneczne, tym samym prowadząc do ochłodzenia planety. A to mogłoby prowadzić do ochłodzenia rdzenia planety oraz wywołać ruchy konwekcyjne, które w konsekwencji mogłyby utworzyć pole magnetyczne. Ewentualnie moglibyśmy również rozpylać w tamtejszej atmosferze odpowiednie chemikalia, aby obniżyć temperaturę, zmniejszyć ilość dwutlenku węgla i doprowadzić do opadów deszczu. W tym czasie ludzie mogliby przebywać w podniebnych miastach, czyli statkach powietrznych zawieszonych na odpowiedniej wysokości.
wysoko w atmosferze Wenus, warunki stają się na tyle sprzyjające, by człowiek mógł tam mieszkać w czymś na kształt latającego miasta. Grawitacja na tej wysokości jest nieznacznie niższa od ziemskiej, a temperatury akceptowalne, chociaż nadal bardzo wysokie, od 30 do 70 stopni Celsjusza. Skład atmosfery na tej wysokości nie sprzyja bezpośrednio oddychaniu, ale nadaje się dla wzrostu roślin. Co ciekawe, taka miejscówka eliminuje pewien istotny problem – promieniowanie. Promieniowanie w podniebnych miastach byłoby podobne do ziemskiego, w przeciwieństwie do Marsa, gdzie ochrona przed promieniowaniem to jeden z kluczowych problemów do pokonania. W bliżej nieokreślonej przyszłości, gdy temperatura na powierzchni Wenus będzie wystarczająco niska, ludzie będą mogli zacząć budować swoje osiedla, zakładając, że będzie to w ogóle wykonalne. Jak widać, problemów jest całkiem sporo. Pojawia się konieczność wpłynięcia na temperatury i zapewnienia sobie odpowiednich zapasów tlenu. Ludzie, którzy zechcą się osiedlić na obcej planecie, potrzebują skutecznej ochrony przed promieniowaniem kosmicznym. Nie wiemy nawet, czy możliwe jest, aby nasz gatunek ludzki mógł rozmnażać się poza naszą planetą. Warunki panujące na Marsie i Wenus mogą spowodować, że człowiek zacznie cierpieć na zupełnie nieznane nam dotychczas choroby. Ogólnie rzecz biorąc, kolonizacja innej planety jest możliwa, ale niezwykle ryzykowna. Do tej pory posługiwałem się argumentem zagrożenia ze strony nieznanej siły, która zmusi nas do opuszczenia naszej planety i poszukania innego miejsca we wszechświecie. Ale hej, czy do eksploracji kosmosu nie wystarczy sama ludzka ciekawość? Przecież uznajemy Układ Słoneczny za nasz dom, a raczej każdy chciałby znać dosłownie każdy kąt domu, co nie? Do odkrycia pozostaje ciągle bardzo wiele, a nie wiadomo, czy kiedykolwiek możliwe będzie poznanie i rozwiązanie wszystkich zagadek wszechświata. Przez prawie każdy artykuł zagłębiający się nieco w temat związany z astronomią przewijają się często słowa i wyrażenia takie jak około, prawdopodobnie, być może czy przypuszcza się. Czy nie jest pociągające, by być może przekuć w tak jest? Przestrzeń kosmiczna staje się otwarta dla biznesu i turystyki kosmicznej. Komercjalizacja kosmosu ma nadać nowy wymiar dynamice ekonomicznej świata z Księżycem jako kolejnym kontynentem na czele. Ludzkość jest już wystarczająco dojrzała, aby opuścić Ziemię i rozpocząć kolonizację innych światów. Historia pokazuje, że każde przejście z jednego środowiska w drugie przynosiło postęp. Wyjście zwierząt na ląd ubogaciło bioróżnorodność gatunkową i przyczyniło się do powstania istot myślących, w tym nas, ludzi. Winni jesteśmy naszej planecie wdzięczność, że nas karmi i cierpliwie znosi konsumpcyjne, wysoko nieekologiczne podejście do życia. Czy będziemy potrafili uszanować inne planety i księżyce, które prędzej czy później zapewne zasiedlimy? Czy też, tak jak naszą Ziemię, będziemy je eksploatowali ponad miarę? Atmosfera Ziemi prawdopodobnie nie stanie się magiczną granicą, poza którą znikną problemy. Niemniej strefa ludzkiego wpływu już dawno przekroczyła granice naszej planety. Nad naszymi głowami kilkanaście razy dziennie przelatuje Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, której zaopatrzenie stało się przedmiotem rywalizacji komercyjnych firm o niespotykanych ambicjach. Rozwój ten nie jest napędzany jedynie przez wielomiliardowe budżety militarne i przemysłowe. Dlaczego kosmos tak bardzo nas fascynuje, że upatrujemy w nim naszą przyszłość? Przypuszczalnie to, z czym nie poradzimy sobie tutaj, zabierzemy tam. Wizja pokojowego społeczeństwa kolonistów na Marsie wydaje się utopijna, być może zatrą się granice krajów, ale niemal na pewno nie znikną granice korporacji. Być może jedynie społeczny upór i mobilizacja sprawią, że nasza obecność na kolejnych planetach będzie dla ich naturalnego stanu mniej niszcząca niż sposób, w jaki potraktowaliśmy naszą planetę matkę. Jeśli zgadzamy się z wizją, jakkolwiek odległą, kolonizacji kosmosu przez człowieka, musimy zacząć nad nią pracować już dzisiaj. I to już wszystko, co przygotowałem w tym filmie. Mam nadzieję, że miło spędziłeś ze mną czas i zostawiłeś już kciuk w górze. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym filmie. Hej, jeżeli jeszcze tu jesteś, to sprawdź inne moje filmy, na pewno się nie przejedziesz.